doerá, berceta do Java, Javata deusza, Jokubu się rusza, raz, dwa, trzy, pierwszy krocek. Moi synowie, Grzegorz i Piotr, są już pełnoletni. Starszy ma 33 lata, młodszy ma 27 lat. Obaj są osobami dorosłymi z autyzmem. Starszy syn jest dosyć sprawny i samodzielny. Młodszy, no niestety, jest niepełnosprawny także intelektualnie w stopniu znacznym. W związku z tym, no, wymaga dużo więcej opieki. Rozładujemy zmywarkę, wiesz, nie nastawiamy na razie, wyciągniesz czyste naczynia. Staram się, żeby nie siedzieli w domu, żeby uczestniczyli w zajęciach, byli między ludźmi. Czyste naczynia, no? Bajeczki. Prawdy na tapet bajeczki. Prawdy na tapet bajeczki. Piotr jest osobą nisko funkcjonującą, radzi sobie gorzej, ma trudności z komunikacją. Również często z rozumieniem. Porozumiewa się tak zwaną mową echolaliczną. Echolalie to są powtarzane zwroty usłyszane od kogoś z zewnątrz. Pomóc? Pomóc! No, chcę pomóc. Proszę. Proszę. No, pomóc. Na górną półkę. Wypakowywanie naczyń ze zmywarki powoduje naukę i polepszenie samodzielności. I dla niego to jest wymagające zadanie, ambitne. Jeśli widzimy, że na niego to jest za dużo na ten moment, to robimy przerwę. To jest chyba najlepsze, co możemy zrobić, żeby dostosowywać nasze oczekiwania i wymagania do ich możliwości. Świetna robota, Piotrek. Świetna robota. Brawo ten pan. Brawo ten pan. Wychwalenie wzmacnia to ich poczucie własnej wartości. Oni też wiedzą, że ta praca jest przydatna. Piotr jest osobą, która do końca życia będzie potrzebowała asysty. Synowie korzystają z ośrodka na Białostockiej 5 dni w tygodniu. Od 9 do 15. I przyznam, że to jest bardzo duża pomoc dla mnie, ale i też bardzo dobre efekty terapeutyczne. Zwłaszcza starszy syn zrobił bardzo duże postępy. Ja na pewno je dostanę, takie moje prawo znane. Więc na pewno je założę, żeby wyjechać w nich nad morze. Dobrze. Grzegorz jest autorem wiersza, który przed chwilą czytał. Tworzymy wiersze, które chcemy wydać w formie tomiku. Grzegorz jest bardzo pozytywną osobą. Słucham, dzień dobry. Mam pytanie. Tak? Jak pani ma na imię? Urszula. Ma pani bardzo ładny Tak, dziękuję. Od 10 lat jestem sama, jestem rozwiedziona. Ojciec chłopaków pomaga, udziela się, raz w tygodniu odwiedza ich, bierze nieraz na jakieś imprezy, na wycieczki. Tatusiowie pracują i bardzo dobrze, jeżeli pracują, bo często tatusiowie odlatują. Odlatują w taki sposób fizyczny, to znaczy odchodzą. Bardzo współczuję rodzicom, którzy dowiadują się, że ich dziecko nie będzie się rozwijało, nie rozwija się prawidłowo i prawdopodobnie nie będzie się rozwijało prawidłowo. Chcę im powiedzieć, że to dziecko jest do kochania, to nie jest wyrok. Skąd czerpię siłę? Źródła są przynajmniej trzy. Po pierwsze, to, że mam dzieci, które kocham i które mnie kochają. Drugie źródło to tam na górze. A trzecie źródło to moja mama świętej pamięci już w tej chwili. Pracowałam wiele lat, ale jak moja mama zmarła, no to już niestety nie dało się tego pogodzić z opieką. O, widzisz, pięknie. Weź ręce umyj. Myju. Zdarza mi się chorować i wtedy to jest trochę katastrofa. No, staram się wtedy zorganizować jakieś nagłe zastępstwo, ale bywa to trudne.
fajnie. No zawsze marynareczka. Naszym mottem ośrodka i stowarzyszenia jest to, żeby uczyć dorosłe osoby z autyzmem samodzielności. Wyjście na zewnątrz mają służyć po prostu integracji społecznej tak naprawdę, żeby nasi podopieczni właśnie byli w społeczeństwie jak najwięcej. 5 minut, tak? Czyli jest wszystko w porządku. Nie oszukał nas rozkład. Tak, Grzegorz, zobacz, po której jest. Jazda komunikacją nauczy Grzegorza poszerzania miejsc, do których może dotrzeć. Zadowolony jestem, tak. To jest bardzo ważne, żeby nasi podopieczni byli coraz bardziej samodzielni. A jak są samodzielni, umiejętności przenoszą do domu, no to mają swoje obowiązki. W przypadku Grzegorza tak właśnie jest, więc mama, która jest przez cały czas z chłopcami, ma trochę łatwiej. Grzegorzu, czy mógłbyś wynieść śmieci? Raz w roku jest wyjazd na 2 tygodnie na obóz, bez rodziców, tylko z terapeutami. Więc to są jedyne 2 tygodnie w roku dla mnie wolne, kiedy ja mam, prawda, czas tylko dla siebie. Niektórzy traktują trudne sytuacje jako obciążenie, tak? A ja właśnie jako wyzwanie. To jest rękawica, którą ja podejmuję po prostu po rycersku. No co, robisz zdjęcie? Stryk?